zbliża się wielkimi krokami dzień drzemki. Ta drzemka w poniedziałek, ale przygotowania do tej drzemki już trwają. Będziemy mieli eksperta, który powie nam, jak drzemać w pracy skutecznie i czy warto, bowiem są nawet firmy, które w tej chwili już organizują specjalne pokoje, gdzie pracownik może sobie drzemać. A ponieważ drzemka się zbliża wielkimi krokami, to i mamy również naszych ekspertów, zaglądamy do nich. Oni też sobie tam drzemią powolutku, sprawdzamy. Proszę bardzo, nasze dwa Chopiny sobie drzemią, drzemią. O, pi, sigma, dwa matematyczne znaki, a tu proszę, jakże pięknie i słodko, królewna, o czym może sobie mówić, pewnie o mnie. Ale szanowni państwo, drzemka jest bardzo ważna, ciężko rano też wstać. Zobaczcie, jak to u nas w domu wyglądało. Proszę mi tutaj nie, jak to u nas wczoraj w domu rano wyglądało. 7:40, aczkolwiek zegarek trochę śpieszy. No, dzień jak co dzień, kiedy tata w domu, czyli trzeba wstać. Kanapeczka dla córuni, która idzie do szkoły, bo nie ma nauczania zdalnego. Pyszna? Kto robił? Tata. Tak, bo tatuś robi najlepsze. Dziękuję. Mamo. O, i tak wygląda przepyszna kanapeczka, którą spożywa osobiście uczennica klasy. Wczoraj dostała 6. Z czego? Tego. Jest F kurs natury, diabol. Gdzie jest Pancia? Gdzie Pancia? Brawo, gdzie Pancia? Jeszcze 5 minut, daj mi. A? Jeszcze 5 minut. I tak od 12 lat. Przestań. A w pokoju nastolatki? Bez zmian. Ciężkie, długie rozmowy o życiu. Ze ścianą. Zosia, za 15:08. Zosia. No właśnie. A, no i jeszcze zapomniałem o Leonie. Leon dzisiejszej nocy wybrał mniej komfortowe warunki. Postanowił położyć się w garderobie. Takie to jego właśnie ulubione miejsce, kiedy już nie ma siły i ze zmęczenia kładzie się w pierwsze wybrane lokum. Po raz kolejny tym razem w garderobie między szufladami i ciuchami. Śpij, kochanie.